będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Olkiewicz, Indy Catch Plus, znajdujemy się na oficjalnym Media Day'u przed Galo Fan 38, a ze mną Kamil Kraska, witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Słuchaj, jak patrzysz na wszystkie karty wag, na których brałeś udział, ile razy udało się być tak wysoko na karcie Fenu? Bo to chyba jest, mamy co-main event. Tak, też widziałem chyba, że jest co-main event. Pierwszy raz tak wysoko. Bardzo miło mi z tego względu i wydaje mi się, że to przez to, że to jest gala u mnie w mieście, ale bardzo miło z tego powodu. Jak dowiedziałeś się od Fenu, że nie tylko chcą Cię na kartę walk tak wysoko, ale dodatkowo w Twoim mieście, no bo to jest to podyktowane tym, nie ukrywajmy, ucieszyłeś się, no bo nie jest to naturalnym wyborem. Wiemy, jak mapa gal wygląda, Ostrów Wielkopolski nie jest najczęściej odwiedzaną, jeżeli chodzi o MMA czy sporty walki, miejscowością. Tak, bardzo się ucieszyłem z tego powodu i też zdziwiłem, tak jak mówisz, że w Ostrowie odbywało się parę gal sportu walki, w sumie nie parę, nawet parę tam więcej było, ale aż takiej dużej organizacji w Ostrowie jeszcze nie było. Bardzo się ucieszyłem z tego powodu i od razu bez wahania wziąłem tą ofertę walki, nie? Wiemy, jak krytyczni są fani w internecie, niektórzy są krytyczni, niektórzy po prostu hejtują, różnie to wygląda, natomiast twój rywal był wybitnie ciepło przyjęty, nawet przez najbardziej tych największych malkontentów. Od kiedy ty wiesz, że premiera będzie twoim przeciwnikiem? Wiem, że on będzie moim przeciwnikiem od jakiegoś półtora tygodnia, ponieważ miałem walczyć z kimś innym. Niestety wypadł i dostałem tego przeciwnika. Możemy zdradzić, kto wypadł? Nie, to niech może prezesi zdradzają. Ja tam to zapytamy prezesa. Ja nic nie będę zdradzał. I też od razu z trenerem obejrzeliśmy jego walki. Nie ma co wyrzucać, tylko trzeba brać to, co jest. I spoko, przeciwnik mi się wydaje. Fajny rekord, doświadczony, trzeba iść coraz wyżej, nie? No to się zgadza bez dwóch zdań. To powiedz w takim razie, czy w stosunku do poprzedniego rywala, to czy mocniejszy, słabszy? Czy mocniejszy, czy słabszy, to kurde, ciężko to stwierdzić. Na pewno bardziej doświadczony. Jak patrzysz w jego rekord, przeglądasz, no bo tych porażek też trochę jest, nie tylko są zwycięstwa, co najbardziej rzuca ci się w oczy? Na pewno rzuca się w oczy to, że nie wybiera przeciwników też, bo ma te przegrane, tak jak mówisz, ale przegrywał z takimi zawodnikami jak Makhmud Muradov na przykład, gdzie wygrywa walki w UFC, więc nie boi się wyzwań i na pewno będzie ciężko z nim wygrać, będzie ciężkie wyzwanie, ale tego oczekujemy. Przygotowując się do poprzedniego rywala i teraz przy tej zmianie, to wracając do tych przygotowań i o to pytając, dużo to zmieniło? Bardzo mocno nastawiliście się na tego przeciwnika? Dużo trzeba było, no dużo zmienić, co nie zmienić. Teraz taktykę już można zmienić, masz półtora tygodnia, ale czy były to przygotowania ogólne? No, liczyliście się z tym, że może coś się na ostatniej prostej wydarzyć? No bo umówmy się, że teraz, no nie chcę nazwać tego plagą, ale w ostatnich miesiącach szczególnie, to co gala, to jest jakiś problem. Każda organizacja ma naprawdę duże turbulencje i w zasadzie zawodnikom nie opłaca się chyba już przygotowywać pod konkretnego rywala. No Michał Kita wpadł nawet na pomysł, że nie chce wiedzieć, z kim się bije, bo ciągle mu ktoś wypada, więc woli się przygotowywać na każdego. Andryszak fajnie powiedział ostatnio, właśnie widziałem w Koloseum, że już przygotowują się typowo pod walkę zawodową w MMA, bo to tak często wypadają zawodnicy, że mówią, że to się w głowie nie mieści. Ale no tam mieliśmy jakiś tam game plan ubrany po tamtego przeciwnika, jakieś typowe akcje i tak dalej, i tak dalej. I no wiadomo, że trochę się ten game plan zmienił, ale po prostu i tak czy siak jakoś całkiem nie zmienię tego, jak walczę, swojego stylu i tak dalej. Będę walczył zawsze podobnie, tylko można zmienić jakieś tam, czy bardziej się bić w stójce, czy w parterze i troszeczkę się to zmieniło, no. Mhm. No w takim razie, no nie mogę nie zapytać Czarka Oleksiejczuka. No tutaj dużo głosów się pojawia i też ze strony Fenu przede wszystkim. Nawet nie sami fani o tym mówią. No też ta walka w twoim wypadku może oznaczać title shota. Tak jak mówisz, może to uważać. Nie ukrywam, że fajnie by było zobaczyć Czarkiem o pas. Byłaby to bardzo ciekawa oferta i w ogóle. Ja na razie się na tym nie skupiam. Skupiam się teraz na tym, co jest, tato Primera, a potem możemy pogadać, czego oczekuję i czego oni ode mnie oczekują. Tak na pewno zrobimy, no ale nie mogę nie zapytać o ostatnią walkę Czarka. Duże wrażenie na tobie zrobił, czy no, jesteś w gronie może tych osób, które uważają, że powinno to potrwać jednak trochę krócej? Uważam, że dobrze zawalczył i ogólnie Czarek jest bardzo dobrym zawodnikiem. I nie wywarł jakiegoś, nie wiadomo jakiego wrażenia, że super wow, ale dobre wrażenie zrobił, że ładnie zawalczył i też miał dobrego, doświadczonego przeciwnika, to też dla niego duży krok w przód, że zawalczył 5 rund, przewalczył te wszystkie mistrzowskie rundy.
i myślę, że spoko wrażenie. Nie? No jeżeli chodzi o Mateusza Rembeckiego, no to z jego 5-rundowej batalii średnio jest coś wyciągnąć na minus, no bo on naprawdę pokazał wszystko w tej walce. To było coś niewiarygodnego, jak można dużo pokazać w walce w tylu płaszczyznach, tyle rzeczy, ja nie wiem, czy nie pokazał wszystkiego w ogóle, mam nadzieję, że nie. To czy Czarek to, czy u Czarka było podobnie, czy w twojej opinii właśnie nie? Te 20 minut pokazało, że da się wyłapać jakieś rzeczy, które działają na minus i które można wykorzystać w potencjalnym starciu o pas. Tak, oczywiście już od dłuższego czasu, jak wiem, że Czarek jest w mojej kategorii wagowej w tej samej organizacji, to oglądam sobie jego walki z większą uwagą i tak dalej i wyłapuję te błędy, które mogę sobie z nim wprowadzić w swoją walkę i tak dalej. Ale tak jak mówisz, jednak Rembecki pokazał dużo większy, może więcej się działo w tej walce, a czy więcej, może nie wiem, bo też przecież u Czarka też były i stójka, i zapasy, i parter, także też było całe MMA. No to Ostrów w takim razie zapytam. Hala, miejmy nadzieję, że oczywiście będzie pełna i twoich kibiców będzie pewnie najwięcej. Czy ty już dostałeś pulę biletów, rozdysponowałeś, a może już wiesz, ile osób będzie, bo już temat jest zamknięty, jeżeli chodzi o tę kwestię. Już od dawna miałem bilety i już skończyły się nawet to moja pula do domawiałem parę razy, bo nie spodziewałem się, że aż tyle osób będzie chciało iść i domawiałem parę razy bilety u Szuby, właśnie prezesa, i musiałem domówić drugi raz, trzeci raz i teraz mi już brakło, a już teraz nie będę domawiał więcej, bo to już jest tak blisko tej gali, że już sobie niech ludzie sami ogarniają, ale widziałem, że większość biletów jest wyprzedana na Eventim, nie? Że tam już końcówka została, także pewnie będą całe trybuny. No to tajemnicą chyba specjalną nie jest w takim razie, no może kiedyś zrobimy ranking rekordzistów, wiem, że chyba Wojtek i Janusz u siebie dojechał do 500, nie wiem, czy Radek Paczuski z Arkiem gdzieś tam nie konkurują z tym, ile to by się udało sprzedać, mniej więcej? Tyle aż nie sprzedałem, ale też tam około 300 się zakręci, także też. Myślę, że nawet jakby się postarał, to więcej bym sprzedał, ale no, trzeba się skupić na walce, a nie na sprzedaży biletów. Zdecydowanie, no wiadomo, że po walce będzie tobie łatwiej na to pytanie odpowiedzieć, ale myślisz, że to będzie na plus działało, że jednak 300 osób nie tylko będzie chciało dopingować, ale będzie też oczekiwało nie samego zwycięstwa, ale też widowiska, które często potrafisz dać. Myślałeś troszeczkę o tym, czy nie zastanawiasz się nad tym, czy to będzie stwarzało dodatkową presję? No bo jak wczoraj, w sobotę była sytuacja, Michał Materla powiedział, że nie chciał rodziny na hali, nie chciał, żeby to dodatkowo gdzieś tam wpływało na nich czy na niego. No wyszło na plus, jak widzieliśmy, a jak jest u ciebie? Tak, zastanawiałem się nad tym i już walczyłem dwa razy w Ostrowie Wielkopolskim. Raz walczyłem półzawodowo, swój debiut zawodowy miałem w Ostrowie i myślę, że z doświadczenia wiem, że to będzie bardziej na plus u mnie, że to jest taka nie presja, ale większa motywacja, żeby jeszcze lepiej zawalczyć i pewnie ta publiczność jeszcze mnie popchnie bardziej w tej walce, nie? No dobrze, tyle ode mnie, więc na koniec tylko bym cię poprosił o to, żebyś zaprosił swoich kibiców, których będzie kilkaset nie tylko na hali w Ostrowie, ale też przed telewizorami w Polsacie, także czas dla ciebie. Słuchajcie, przyjdźcie, na pewno nie pożałujecie, będzie wielkie show i naprawdę razem z Jackiem jesteśmy świetnie przygotowani i damy świetne swoje walki. Tak jest, dziękuję bardzo. Dzięki.